tralala, i skończyła się gra. No tak, ale my zobaczmy, ile pan Marek zdobył diamentów. Proszę bardzo. Jeden diament. 0 punktów za dotarcie do mety. To razem, Hugo? To jest jeden, ale 40-karatowy, taki wielki. Tak, ale jeden punkt jednak wędruje na konto państwa Lamparskich. A kto będzie grał z rodziny państwa Kusek? Dąbrowa Górnicza, halo? Halo? Tak, jesteśmy. Kto będzie grał? Dominika pewnie. Córka Dominika. No pewnie. Dominisia, w takim razie pamiętasz zasady? Tak. Lubisz pływać? Lubię. Masz kartę pływacką? Nie. Ale w takim razie zanurzamy się w tym momencie w oceanie i zbieramy diamenty. Gramy. Bulbul. Pierwsze spotkanie z węgorzem. Jak to się stało? Dominiko, przecież mówiłaś, że świetnie pływasz. 8 w dół, 4 w lewo, 2 do góry, 6 w prawo. Może jakieś diamenty byśmy zebrali albo coś takie. Uważaj, węgorz, uważaj, uważaj. Super. I płyniemy sobie tak powoli. Meduzy, meduzy, 2 do góry. Super. 6. Dobrze, mamy kolejny diament na koncie. Pięknie pływam. Meduzy, 8 w dół. Trzy diamenty na twoim koncie. Uwaga, węgorz. 5 diamentów, 6 diamentów na koncie. Węgorz, węgorz, węgorz. Udało się. No i jesteśmy już w tym momencie w ostatnim etapie właśnie gry Tajemnice Oceanu. Teraz tak czachy, należy czachy. Zebrać czachy, właśnie. I diamenty również. Proszę bardzo, jeszcze jeden diament. Dominiko. Tlen się kończy. Czaszkę, złap czaszkę. Dwójka, dwójka, dwójka. Dwójka, 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 dwójka. Szybko, szybko, bo Hugo zaraz nie będę miał czym oddychać.